Cześć wszystkim, z tej strony Urgot. Troszkę nas się nazbierało ostatnio. Czyli 50 tysięcy stuknęło widzów. I z tej okazji chciałem zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie było na tym kanale. Czyli w tym przypadku openings. Pytałem się was na fanpage'u, czy chcielibyście coś takiego i stwierdziliście, że chcecie. Także, no, mam tu w tym momencie kupione 11 skrzynek, tak dokładnie. 11. Wiadomo, po każdej skrzynce muszę coś powiedzieć o tym, co mi dropnęło, żeby dobić do 10 minut, jak to musi być w openingu. Także jedziemy. Pierwsza skrzynka. Boże, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio rozwiązałem tyle pieniędzy na LOLa. Zawsze to się tam kupowało po perpeki po dyszce, bo mi było szkoda pieniędzy na to. Ale dobra. Pierwsza skrzynia. Boże, już nie wiem. Dobry start. Bardzo dobry. Świetny start. O mój Boże, czy one się wszystkie po kolei otwierają? O mój Boże, ale to dziwne jest teraz. Czemu tak takie dziwne teraz to jest? Ja chciałem otworzyć sobie tak pojedynczo, tak ładnie, po kolei. Wcześniej to było tak wyglądało, teraz to... Co to jest? Jestem zawiedziony. Jest syndra w ogóle, dobra. Irelka, no Irelką gram tyle co nic. Hodorowi by się przydał ten skin, ostatnio zaczął częściej grać Irelią. Ale co to było? W ogóle trzy czempiony na początku mi poleciały, to jest dramat. Nie żałuję tych pieniędzy w tym momencie. Ja mam odłożonego Barona Korkiego, którego chciałem sobie odblokować w razie, jakbym trochę skinów podrobił. I wziąłem na coś ciekawszego, ale póki co to jest dramat, straszny dramat. O mój Boże! O, ten dramat jest akurat fajny. Jest spoko. Mój Boże. Jestem zawiedziony. Nie będzie z tego oddzielnego filmika, ja to wrzucę do odcinka po prostu. Jedziemy dalej. O, to jest dobry skin. To jest dobry skin. Jakbym go nie miał, od razu bym go brał. Od razu. Jak wam dropnie, bierzcie od razu, bo naprawdę. Póki co to jest dramat. Ten skin jest niedostępny. To jest Pirat Rumble, który bodajże jest... Z tego co pamiętam, jego chyba dali jako figurkę, jako bossa do Mechs vs Minions, tej planszówki. Ale tam to jest za oknem walnęło, dobra. Także, ale nie, póki co jest strasznie. Perseus Pantheon. Ale dobra, przynajmniej mam więcej skinów niż czempionów, co jest chyba... Powinno być normą taką. I dobra, ostatnia. Fart, całkiem ładny. Ale raczej nie wymienię, w tym momencie ma chyba smoka i poro gentlemana, one są ładniejsze według mnie. Ale to jest pająk, to jest zły. I została mi jedna skrzynka jeszcze. Okej, czyli otwieram tak po dyszce. Ale póki co to jest po prostu, mój Boże, chyba sobie po prostu przeroluję niektóre skiny, zobaczymy co poleci. Także no, na pewno sobie przeroluję Krabgota, tego Karakana i jeszcze coś taniego, którego bym na pewno nie chciał. Perseusa Pantheona, on jest taki specjalnie ciekawy. Ale dobra, jeszcze jedna skrzynka została, zobaczmy co poleci. Ale w tym przypadku, jeżeli to jest ostatnia skrzynka, to powinno polecić coś takiego po prostu. Dobra. No, może być. I on się wymieni na esencję, bo ją mam akurat. Aczkolwiek, no, ona jest dużo warta. Dobra. Co my z tym zrobimy w takim razie? Tą panią od razu wymieniamy. Ile mamy? 900 z kawałkiem. On kosztuje 1500. Potrzebuje jeszcze drugie 600. Ale dobra, w tym momencie sobie wymienimy krabgocika. Tego drugiego mamy. Ile ona kosztuje? 750, ta 900. Ten też 750. Ale ten jest niedostępny i w sumie grywam Pantheonem. Co prawda rzadko, ale grywam. Irelią w ogóle nie ją, w ogóle tego Irelię sobie wywalimy. Dobra! Permanent. Dobra, jakąś esencję dostaliśmy i... ładne to. Nice. I też niedostępny skin był, bo to już w ogóle. Dobra, 100 esencji bliżej do Barona Korkiego. Podejrzewam, że sobie wywalimy coś jeszcze. Bo Barona Korkiego to jest dla mnie... Baron Korki to jest dla mnie must have w tym momencie. Albo... No bo w sumie mam te dwa fragmenty klucza. Jak mi trzeci dropnie, to poleci mi jakiś skin. Albo coś, to sobie od razu odblokuję przecież Barona Korkiego, jak... A czy sobie stąd po prostu wywalę jakoś. Bo fajny, fajny loot poleciał, muszę przyznać, fajny. Ona jest chyba najwięcej warta. Tak, to ją sobie wywalimy na esencję. A resztę sobie przerolujemy. Normalnie nie robię rolowania, bo...
lepsze. Są niby te trzy skiny i mogą sobie zrobić z nich esencję i sobie lepszego skina odblokować, ale ja tak to dostanę jakiegoś takiego losowego, którym niekoniecznie musiałbym grać. Ale dobra, spróbujemy. Nidalką ostatnio grałem, fajnie mi ją szło całkiem. Mam jednego skina do niej bodajże Faraon, a ta Leopard wygląda naprawdę spoko. Tyk. Poleci. Esencja, no to się przyda. Też niedostępny skin. Bardzo... fajna jest. Wiem, że będę grał. Dobra, w tym momencie mi brakuje 40 esencji. Jezu, ale przykro. Tego warto sobie wywalę. Pięknie. Warda i tak nie miałbym brać. I proszę bardzo, Baron Corki. Baron Corki jest bardzo fajnym skinem. Biera. Dobra. Trzy niedostępne skiny w sumie dostaliśmy w tym momencie. Boże, ten opening poszedł tragicznie. Ja myślałem, że to będzie tak, że pyk, skrzynka. Tutaj się wszystko zamyka, domyka i w ogóle jest jakieś domknięcie. A tu wszystko po kolei tak leci, kurde, całkiem taka... jeden po drugim. Nie podoba mi się to w ogóle. Myślałem, że będzie 10 minut, że będzie oddzielny film, że ono pieniądze, a tu... Riot myśli, kurde, zamyka nam biznes. Trzeba dramę robić, panowie i pani, panie. Odruchowo mówię pani, bo zawsze jest tylko na linii, się. Ale dobra, to w sumie... Pewnie jeżeli to oglądasz, to jesteś na końcówce odcinka i to jest pewnego rodzaju zapychacz, ale tak stwierdziłem, że w sumie jak pykło te 50 tysięcy subów, to mogę sobie pozwolić na takowy opening. No mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż to było tragiczne w sumie, ale dobra, trzy fajne skiny, które nie były dostępne, dostaliśmy, także jest pięknie. Także no, dzięki za oglądanie i pamiętajcie o subskrybowaniu.